Cześć kochani, tutaj Mami. Witam Was bardzo serdecznie w takim filmie, którego na kanale chyba jeszcze nie było, a tematyka jak zwykle podobna. Słuchajcie, mianowicie rzeczy, które inni sugerują, żeby wyrzucać, oddać, odsprzedać i tak dalej, a ja jak najbardziej trzymam. Sama jestem za wyrzucaniem, za nieprzetrzymywaniem bezmyślnym i tak dalej, ale są to rzeczy, które zawsze jak widzę na tych wszystkich listach, jak ktoś pisze w komentarzu, jak ktoś mi o tym mówi, to mam takie... No, ja tego absolutnie nie wyrzucam, więc mam nadzieję, że i Wy podzielicie się taką listą swoich rzeczy sugerowanych przez innych, których Wy nie wyrzucacie. Nie będzie aż takich oczywistości jak przetrzymywanie starych kosmetyków i starego jedzenia. Będą trochę inne rzeczy, ale mam nadzieję, że podzielimy się naszymi doświadczeniami. Na to liczę i już nie przedłużam. I lecimy. Coś, co mnie osobiście zawsze trochę dziwi i tutaj będzie od razu gwiazdka, dlatego że nie dziwi mnie w pewnych sytuacjach, ale radzenie tego komukolwiek jest dla mnie zastanawiające i mówię tutaj o opakowaniach na elektronikę. I teraz tak, jeżeli faktycznie nie macie zamiaru tego nikomu sprzedawać, no to jak najbardziej wyrzućcie. No nie trzymam opakowania, chociaż zdarzyło mi się pozbywać jeszcze działającego telewizora, ale no nie trzymam opakowania po telewizorze, nie trzymam opakowania po czajniku i tak dalej, bo nie będę tego nikomu odsprzedawać. Natomiast jeżeli chodzi o telefony komórkowe, jakieś bardziej markowe zegarki, jakąś powiedzmy lepszą biżuterię i tak dalej, to zostawiam. Nie zajmuje to mało miejsca, z drugiej strony jeżeli to poskładamy, nie zajmuje też dużo. Nie ukrywam, że jeżeli ja robię jakiekolwiek zakupy elektroniki, a raczej szukam zawsze z drugiej ręki, po prostu zawsze szukam używanej elektroniki, lubię używaną elektronikę, zaoszczędzę pieniądze, zazwyczaj jeszcze uda się kupić z gwarancją i tak dalej, to chcę, żeby tam wszystko było, żeby było pudełko, żeby miała pewność, że nikt nikomu tego telefonu nie buchnął. I to jest taki ekstremalny przykład, ale bardzo mnie to uspokaja, jeżeli widzę i pudełko, i wszystkie akcesoria, i widzę te numery e-mail na telefonie, i widzę na przykład w wypadku zakupu aparatu, że ten aparat był kupiony z konkretną datą. Staram się też kupować, jeżeli już kupuję coś nowego, zachowywać po prostu paragon, żeby ktoś też miał tą podstawę do reklamacji i tak dalej. Dla mnie wyrzucanie tego nie jest takie korzystne, a mówię to z perspektywy osoby posiadającej no małe mieszkanie. Wszystkie pudełka po telefonach, zegarkach, aparatach i tak dalej trzymamy w jednym pudle, mieszczą się i jak najbardziej jestem zadowolona z tego rozwiązania. U mnie niestety, jeżeli kupowałabym coś z drugiej ręki i ktoś nie ma pudełka, nie ma dosłownie niczego poza tym przedmiotem, raczej będę omijać, a wierzcie mi, kupuję z drugiej ręki od wielu lat. Bardzo dziwna i głupia rada, która ostatnio mnie zastanowiła, mianowicie, żeby wyrzucać wszystkie stare żarówki, wszystkie stare baterie i było to tam zaznaczone, jeżeli nie wiecie, jakie jest przeznaczenie i ile tam leżą. Jeżeli nie wiesz, jakie przeznaczenie mają żarówki, a raczej są to produkty mimo wszystko uniwersalne, możesz po prostu wkręcić je byle gdzie i zobaczyć, czy działają, bo to o to chodzi, o zostawianie działających żarówek. Jeżeli nie wiesz, czy baterie działają i nie wiesz, ile leżało w szufladzie, no to też możesz po prostu je gdzieś włożyć i wtedy zobaczyć, czy działają. Bardzo mnie to zdziwiło, a no nie powiem, czasami zdarza mi się szukać takich rzeczy, które można wyrzucić, oglądać jakieś filmy, nie tyle co oglądać filmy, bo bardzo nie lubię oglądać filmów o podobnej tematyce, jak ja kręcę, w zasadzie ich nie oglądam, żeby się nie sugerować absolutnie, żeby to wszystko było takie ode mnie, ale zdarza mi się czytać czasami blogi i jak widziałam te teksty o bateriach, a widziałam je na kilku blogach, to miałam takie: jeżeli działają, to po co je wyrzucać? Nieważne ile leżą w szufladzie, to jest totalne po prostu marnotrawienie. Kolejne, proszę bardzo, opakowania na prezenty. I mówię to z perspektywy znowu osoby, która ma małe mieszkanie. Zrezygnowałam, słuchajcie, z trzymania takich rzeczy na Pawlaczu. Tam dam inne rzeczy, z czego jestem zadowolona. Natomiast wszystkie opakowania na prezenty, jakie mamy, trzymam za toaletką. Tak, dobrze słyszeliście. Po prostu odsunam ją troszkę od ściany i wszystko wpuszczam w ten sposób. Jak czegoś potrzebuję, to odsuwam toaletkę i mam tam
wszystkie te zestawy, opakowania w jednym miejscu, co sobie bardzo cenię. Muszę Wam powiedzieć, że cenię sobie to dlatego, że po pierwsze opakowania na prezenty, jakbyście się zastanowili, one są drogie. Nieraz to się śmieje w okolicach świąt czy jakichś urodzin, że dorzuciłbyś dychę do prezentu, a dajesz dychę na opakowania. Bardzo mnie to zastanawia. Rozumiem, że są piękne, różne, ale jak przyjdzie to do czego, to jest papier, a kosztuje zawrotne kwoty i to nawet w tych tańszych sklepach. Mówię zwłaszcza o dużych opakowaniach, bo małe to wiadomo, że kupicie do kilku złotych. Tak więc absolutnie jestem za zostawianiem opakowań prezentowych, zwłaszcza skrzętnie dbam o te nieświąteczne, bo tych świątecznych to wiadomo, że jest trochę więcej, jednak tych drugich już zdecydowanie mniej, więc zwłaszcza skrzętnie dbam o te nieświąteczne, nie wyrzucam. To jest rzecz, którą naprawdę prędzej czy później będziecie musieli kupić ponownie. A takich rzeczy nie jestem za wyrzucaniem właśnie takich rzeczy, takie rzeczy raczej zawsze staram się zostawić. Kolejny złoty przykład, który po prostu mnie no trochę rozbawił, nie ukrywam. Wyrzucenie rzeczy, które służą do podróży, bo możecie ich nie potrzebować, możecie kupić w hotelu i tak dalej, wypożyczyć, przepraszam, w hotelu. Ja osobiście, moje żelazko podróżne, biorę ze sobą na każdy wyjazd, tak po prostu mam, ale nie o tym mowa. Korzystam też z niego na co dzień, to nie jest tylko żelazko stricte podróżne. Natomiast słuchajcie, spotkałam się z tymi radami, że jeżeli to zajmuje miejsce i tak dalej, to lepiej to wyrzucić i wypożyczyć w hotelu. Ja nie wiem, czy osoba, która no pisze takie rzeczy, próbowała wypożyczać żelazko w hotelu. My próbowaliśmy wypożyczać czajnik w hotelu i do dziś pamiętam, że za wypożyczenie czajnika w Barcelonie płaciliśmy chyba 5 czy 6 euro w hotelu. No okej, wypożyczałam, wyszło mi taniej niż wychodzenie na miasto, kupowanie herbaty w jednorazowym kubku na wieczór i tak dalej. Jednak 5 czy 6 euro też kosztowało wtedy no żelazko po prostu w tym hotelu. Więc wolę już przywieźć swoje, które kupię raz na po prostu wiele lat, będę z niego korzystać jeszcze w domu, niż na siłę wyrzucać. I te wszystkie jednorazowe rzeczy z podróży, no to też oczywiście taśmy do trzymania walizki, jakieś tam wszelkiego typu oznaczenia. Ja lubię oznaczać walizkę, lubię jakby tagować swoimi rzeczami, dlatego że jest mi po prostu o wiele łatwiej, zwłaszcza że my naszą walizkę podróżną mamy już dobre kilka lat i jest ona duża, czerwona, 20 czy 25-litrowa i jak doskonale się domyślacie, pewnie to są bardzo popularne walizki i na lotniskach wolę widzieć, że jedzie moja, niż zastanawiać się, która tam ciśnie, ze przeproszeniem, taśmą. Coś, co aprobuję, jeżeli ktoś ma zamiar to zrobić, natomiast ja tego absolutnie nie zrobiłam, czyli wyrzucanie starych zeszytów, notatników, kalendarzy i tak dalej. Ja namiętnie, już od wielu lat, jak znajdę jeszcze gdziekolwiek jakiś nieużywany notatnik, kalendarz i tak dalej, to wyrywam wszystkie kartki. Ostatnio wróciłam do metody zostawiania mojemu mężowi rano na stole wiadomości, jakoś tak, nie wiem, no milej jest zostawić komuś wiadomość napisaną długopisem na karteczce niż wysyłać mu SMS-a, pisać na Messengerze i tak dalej. Ale mniejsza z tym, tak naprawdę wszystko wyrywam, dlatego że założyłam sobie tylko jedno pudełko właśnie na takie karteczki. Przydaje się czy to do pisania adresów na paczkach, jeżeli no po prostu wolę to osobno nakleić, czy to jeżeli coś sprzedaję na Vinted i chcę komuś napisać jakąś miłą wiadomość, bo zawsze się staram dorzucić coś tam do tej paczki, nie wiem, choćby dziękuję, miłego dnia, czy robienie list zakupowych. Jeżeli coś jest napisane długopisem, to u mnie to po prostu lepiej działa. Na ten moment byłoby dla mnie trochę marnotrawieniem tego, co mam, jeżeli wzięłabym to i po prostu wyrzuciłabym do papieru, tak? Owszem, mogłabym, bo są to niezapisane kartki, ale prędzej czy później na mojej drodze życia musiałabym kupić następne. Zrobiłam po prostu pudełko, w którym trzymam takie karteczki, wyciągam sobie odpowiedni zapas, zdaję do szuflady w kuchni, jak się skończy, no to życie toczy się dalej, wyciągam następne, wkładam znowu do szuflady i tak sobie funkcjonuje i jest to dla mnie bardzo przydatne i powiem Wam szczerze, że ostatnio jak miałam napisać dłuższą wiadomość ręcznie, to zaczęła mnie boleć ręka i pomyślałam sobie, że to jest jednak
dramat dzisiejszych czasów, żeby osobę w wieku 33 lat bolała ręka po tym, jak zapisze kilka zdań długopisem. Nie wyrzucam kwitków. Wiem, że powinnam, wiem, że wam kiedyś mówiłam, że sprzątam papiery i tak faktycznie jest, ale jednak do dziś nie wyrzuciłam żadnego ZUS-u, PIT-u, niczego po prostu od moich 10 lat w pracy. Trzymam to wszystko w jednej teczce, to nie zajmuje dużo. O wiele łatwiej mi się tego dostać niż do tych trochę, przynajmniej dla mnie, nieintuicyjnych kont internetowych. Jeżeli chcę coś sprawdzić, jeżeli chcę sobie porównać, jak najbardziej. Trzymam to wszystko, bo nie zajmuje tyle miejsca. Jeżeli to jest kwestia naprawdę jednej teczki, to poza tą chwilową satysfakcją wyrzucenia nie da mi to absolutnie nic. Spotkałam się też z historiami i to są takie przestrogi internetowe, że na przykład ktoś musiał się z czegoś rozliczyć albo potwierdzić coś po 5 latach i nie miał już tych papierów. Jednak papier to papier, jednak oryginalny papier, nie zdjęcie papieru, to dalej papier. W wypadku paragonów i tak dalej nie będę mówić, że się tego trzymam, bo jak wiecie, nie wiecie, mam w telefonie aplikację Pan Paragon i tam sobie trzymam po prostu wszystkie paragony. Fajnie też przypomina, jeżeli na czymś bym miała wkrótce minąć gwarancja. Tak kiedyś zostałam ocalona z czajnikiem, bo myślałam, że już jest dawno po gwarancji, a miał jeszcze 2 tygodnie gwarancji, gdy padł, więc udało się, ale mniejsza z tym. Nie wyrzucam papierów, które są naprawdę w teczce, które zajmują mało miejsca. Wyrzucałam, owszem, gwarancję po gwarancji, jeżeli wiem, że nie sprzedaję. Wyrzucałam, owszem, wszelkiego rodzaju, nie wiem, 10 wyniki mojej tarczycy, jeżeli wiem, że wystarczy mi zachować 2-3 z całego roku, jeżeli tam nic nie zmienia, to po co to trzymać? Nadmiar foliowych reklamówek. Czy wyrzuciłabym foliowe reklamówki na raz do śmieci? Absolutnie nie. Nigdy. Dlatego, że kiedyś miałam foliowe reklamówki, słuchajcie, w 3 szafkach w kuchni, a raczej głębokich szufladach. Teraz mam tylko w jednej. Widzę, że zaczynamy iść w drugą stronę. Mamy dużo toreb wielokrotnego użytku, jakieś toreb płócienne i tak dalej. Idziemy zdecydowanie w drugą stronę. Natomiast jednorazówek po prostu nie wyrzucam. Czy to trzeba czasami w tym śmieci wynieść, czy to trzeba coś gdzieś przetransportować, czy to trzeba przewieźć jakieś brudne buty. No różne są sytuacje w życiu i zdecydowanie wtedy po prostu ich używam. Jak całkowicie się zużyją, to wywalam je do śmieci. Nie zrobiłabym tego naraz, absolutnie nie. Jeżeli mogę coś ponownie wykorzystać, to jestem jak najbardziej za tym. I tak jak mówię, wyrzucanie czegoś dla oszczędności małej ilości miejsca jest bez sensu i wyrzucanie czegoś, jeżeli no stwierdzasz, że przypuszczalnie przyniesiesz to do domu jeszcze raz, też bez sensu. Dodaję taką jeszcze gwiazdkę, dlatego że ja wam wielokrotnie wspominałam, że mój telefon to mnóstwo zrzutów ekranu, które systematycznie usuwam, ale systematycznie pojawiają się nowe i tak dalej. Ale spotkałam się z tym, żeby jak najbardziej oczyszczać maila i jak najbardziej oczyszczać komputer z podobnych zdjęć i tak dalej. I teraz mówię z gwiazdką, dlatego że w dobie dzisiejszego braku czasu, całkiem szczerze, wiem, że to źle zabrzmi, ale nie wyobrażam sobie siedzieć i godzinami oczyszczać maila, bo wiadomo, ile tego przychodzi, ile tam jest różnych rzeczy i tak dalej. Jedne, co wyłapuję, to zrobiłam sobie folder ważne i jak coś jest ważne, to to tam przenoszę. Czy to jakieś rachunki z sklepów internetowych, czy cokolwiek innego, jeżeli coś jest ważne, to tam przenoszę. Natomiast jeżeli chodzi o komputer i wyłapywanie podobnych zdjęć, to mój mąż trochę się tym zajmuje, to znaczy kiedy wracamy z wakacji, faktycznie podczas przerzucania zdjęć to co podobne, co się nie nadaje i tak dalej, to wyrzuca, ale też na ten moment nie wyobrażam sobie spędzać, no to musiałyby być grube godziny, nad tym, żeby siedzieć i przeglądać każde jedno zdjęcie i zestawiać, nie wiem, z zdjęć, których mamy no dużo, z całych wakacji na przykład, zostawiać tylko 50 najlepszych i tak dalej, bo w tym momencie jednak cenię sobie bardziej swój czas i wiem, że dyski kiedyś się tam zapchają, chociaż jeszcze im to nie grozi, że mail to przechowywanie tych danych w innym miejscu, ale więcej pożyteczności dla świata osobiście, to już taki off-topic zrobię, jak wezmę sobie z psem siatkę i w lesie pozbieramy po prostu śmieci podczas spaceru i serio to robię. Zawsze to oburza mojego męża, no ale ja tak mam, zbieram te śmieci, niż po prostu siedzieć i usuwać maile. Sugerują to osoby, widzę sens, ale
tutaj mam naprawdę poczucie straty czasu. Liczę dziś na taką małą inspirację od Was, żeby zrobić jeszcze większą tą listę rzeczy, które inni sugerują, żeby wyrzucać, które nie warto trzymać, a Wy jednak trzymacie i widzicie w tym jak najlepszy sens, żeby nie wyrzucać bezmyślnie właśnie takie rzeczy, które ktoś mógłby wyrzucić bezmyślnie i później żałować, a Wy jednak tego nie sugerujecie, więc mam nadzieję, że czymś podzielicie się w komentarzach. Widzimy się w następną niedzielę. Dzięki za to, że jesteście i oglądacie. Trzymajcie się, kochani. Do następnego.